Siemaneczko, jest Pepetem Games. Witam was w moim gospodarstwie. Jak widzicie, duże zmiany przychodzą na moje gospodarstwo. Ale od początku sprzedajemy dzisiaj 30 z całym osprzętem, czyli szpilki, łyżka, balast. I do tego sprzedajemy nasz kombajn. Pachę. Dajemy. Całość poszła za aż 42 000. To jestem bardzo z tego zadowolony. Stan konta wynosił 80 000. Powiedzmy 89 000. Tam bez tych groszy, bo tam patrzyliśmy, że 80 856 było na moim koncie. Jak widzieliście na samym początku, no, pojawił się nowy nabytek, w zasadzie dwa nowe nabytki. Przyszedł nowy nabytek, który mam nadzieję, że bardzo mi pomoże. Czyli jest 40x30 z turem MP Lifta i do tego pług Vogel Not Farmer M 854 skibowy obracany. No, wypłacany, zagimowy, przepraszam. Cały zestaw kosztował mnie 75 000. Pług 9, czujnik 66. Myślę, że dość dobre pieniądze. Więc co? Ja idę spisywać umowę z naszym tutaj. Pan może sobie ogólnie kapkę widział, musiałem sobie nagrać jeden stopniaczek, żebyście widzieli co i jak. No, znam się, pewna, może nie era, mimo już ten, ale część takiego początkowego gospodarstwa naszego, no, można powiedzieć, powoli zanika. Może nie to pełna, bo wiadomo, 30 była to pierwsza, z drugą 30, teraz została tylko jedna 30. Dobra, idę spisać papiery i widzimy się za chwilę. Dobra, umowa spisana, wszystko ogarnięte. Więc dzisiaj lecimy poorać naszym nowym nabytkiem. Popląd. Więc wsiadamy odpalamy maszynę. Niestety on jest bez żadnego sprzętu, co będziemy też wiązało się z kosztami, można powiedzieć. Ale nie jakimiś tam tragicznymi. Muszę kupić tylko łyżkę. Łyżkę krokodyla i będzie bajka. I myślę, że to jest nowy zakup już na rewersie. Na rewersie po prostu mechanicznym, więc już można sobie ładnie dawać czadu. No i 38 na godzinę. Tu już jest prędkość, która będzie mi daje się wystarczała. Mógł jeszcze ciągnąć napędem. Czekałem ogólnie ciągników sporo. Chyba sporo ciągników pod tym względem. No ten mi się najbardziej. No i przejechałem. Czekajcie, kurwa się usunął za mocno. To jest. Czekałem sporo ciągników. Można powiedzieć. Jego szósta, coś w tym stylu. Na razie trafił się taki ciągnik. Myślę, że te pieniądze, 66 000 za ciągnik, pewien do tego, no to myślę, że jest to dobre. No patrzcie się na godzinę, to godziny, bo sobie dobrze wydam. Czekajcie, bo teraz nie opuścimy się. No i pierwsze klasy polowe będą, ale zobaczymy, jak to będzie się teraz żerło. 8 na godzinę. Ogólnie ciągnik 82-konny. Lekkim zapasem mocy, bo przyczepy będzie za nas, żeby zbierać trawę. 60 tak musiała się męczyć. Zobaczymy. Jestem ciekaw.
Mam nadzieję, że tylko strzała w kolano sobie nie zrobi. Czekajcie sobie, tylko zrobimy jedną jeszcze rzecz. Myślę, że strzała w kolano nie będę miał. Z tym sprzętem. Cyk, podnosimy. No i punkt też, no cztery skibowy. Jak mówiłem, że w poprzednim odcinku, no że jednak trochę tu będzie nowych nabytków, no i się zapowiada dość sporo. No bo widzieliście, sprzedałem też fara, co wiąże się też z kupnem kolejnego kombajnu. Nie wiem skąd na to nie wezmę, ale się na razie nie martwię o tym aspekcie. Kompletne pieniądze. Na razie wygląda, że mam w sumie, mam bym miał czymś większym, wygodniejszym w polach porobić. Więc na razie kombajn już też mniej więcej oglądam, co będę chciał kupić. Tak, lekki większy przeskok na pewno, ale czy sporo, to wątpię. Czekajcie, czy to bez zewnętrznej kamery przejechać. No to jednak wałowane nie było po kolonie. Więc tutaj może być gdzieś skacze jak wściekły, ale fajnie. No jednak już się ciągnik taki bardziej komfortowy może powiedzieć zrobił, tak? No bo jednak patrząc na przeskok 60 na Case'a jeszcze takiej mocy 30 koni więcej. Robi różnicę, uwierzcie mi, robi różnicę. Dobra, widzę, że też będę parę rzeczy tylko wykładać sobie poza odcinkiem. Wiecie, robiłem to na spontanie ten odcinek, bo chciałem to zrobić, aby tak dzisiaj leciał. Ale nawet nie szukałem pytnio tego odcinka. Trafił mi się naprawdę w dobrych pieniądzach, moim zdaniem. To jest po jedno. Zobaczycie, ma oczywiście wszystko, patrzcie. Tyk. Ciekawe, czy będę elegancko sobie. O, szyba. Daj mi sobie uchylić. Szybkę boczną. A jeszcze tu świeci. Ej, kurwa, na tym wiedziałem, że mam takie rzeczy. Więc fajnie. Się pasuje moim zdaniem na moje gospodarstwo. Małe jeszcze, ale wiecie, na razie typowo rozwojowe. Powiedziałem, że z sezonu na sezon będziemy bawić się tym wszystkim. Czekajcie, bo już widzę, że będzie spierniczony. Ten przejazd, aż teraz troszeczkę się trzeba wyrównać. Najgorsze to jest to, że jak jest ten tour, to ja nic nie widzę. Nie widzę jak jechać. Ma też dość wielkie te opony z przodu. Może ma węższe. Ale ogólnie ma dość wysokie te laczki. Ale to jest plus. Kacie, nie wiem czy... Bo ja też tutaj nic nie da. Kasa przyzwyczajenia się nauczymy. Jak potem będziemy sobie to ogarniać. Bez żadnych problemów. Te pierwsze orania i to wszystko. Ogólnie pierwsze uprawki i wszystko. Powiem tak, no będzie ciekawie. To będzie teraz sezon testowy. Tego ciągnika, zresztą jak każdego innego, który kupowałem. Tak samo było 30, tak samo było 60. Tak samo teraz będzie Case'a. Mówię, a kombajn przedany. Kombajn sam wyszedł mi 12 tysięcy złotych. Znaczy wyniósł. No, sprzedany za 12 tysięcy złotych. Myślę, że dość adekwatna cena do stanu. Nie wiem, jak tam był niezbędny. Był też podremontowany przeze mnie. Więc no, nie było krzywdy. Poszedł przed. I kupił. No to ogólnie wszystko poszło tak. Od handlarza do handlarza. Pup, jak i zarówno właśnie ten ciągnik jest od handlarza, no i ciągnik 30 wraz z tym z kombajnem poszła też niby do handlarza, ale nikt tu podaż sobie też. A tu już mnie nie interesuje. Poszedł.
będzie w nowe ręce do 30. Taki zarówno farm właśnie. A ja będę sobie rozglądał się za kombajnem właśnie na ten sezon, bo chcę, no nie ma siły, tak, sprzedałem. Trzeba coś teraz będzie kupić, tak? To najpierw widzę, że spadł Tolimem dość sporo, mocno. Muszę sobie to teraz jakoś nadgonić, podrównać, bo to by jakoś miała więcej nogi. No jest taki lekki problem, bo ten komin lekko przeszkadza. Ale mówię, to jest kwestia przyzwyczajenia i będzie można sobie tylko gdzie poprawić. Może jak mi się uda kupić kolektor, może mi się uda trafić, żeby wyciągnąć go z boku. Chociaż nie, nie będę kombinował tylko zbytnio. Sensu nie ma aż tak tu próbować. Ogólnie patrzcie, hej. To jest karnacko. Chodzi, biegi, pobiegi, pyk. Są pobiegi. Gdzie? Pyk, pyk, no kurwa, to jest zajebistego. Joystick, nie wiem, czy w ogóle to ma. Jak go grany, ale ogólnie zdaje mi się, że dość dobry nabytek. Dwa konie na przyszłość. Reszta przyszłość to tak będzie. Szybko mnie zweryfikuje, bo podejrzewam, że jakiś tam sprzęt zaraz przyjdzie większy. I będzie z kolejny ciągnik za mały, podejrzewam. Chociaż 60 nie miała jakoś ogólnie dużego problemu z przyczepą. Ale raczej już chyba 60 będzie bardziej może wymiatać i 60 będzie wozić, bo tu już jednak będzie ten komfort. No i będzie no, bardziej gabarytowo pasował pod... Kurwa, co mnie tak wyrzuca? Z wozy. No ma to ciągnąć. No właśnie dwa konie to powinni sobie jakoś siadać, ale ja jakoś widzę, że ma jedne takie ciekawki. Muszę się patrzeć bardziej na siłownik odpływa, wtedy będę widział, jak mam mniej więcej jeździć. Nie jest problem. Jakoś się to będzie powoli tylko tym zestawem robić. Tu nie mamy niczego problemu. Ważne, że już jest komfort. Mamy radyjko, mamy wszystko. Mamy przede wszystkim czteroskibowy pług. Zagonowy. Miała być trójka obrotowa, ale trójka obrotowa. Jeszcze mówię, nie ten etap. Trzeba się nauczyć takim zestawem robić, żeby tą trójkę, czy może czwórkę w przyszłości, robotówkę zakupić. Więc najpierw później będziemy się bawić. A teraz na razie ta zagonówka będzie. Bo starczy mi. Szczerze, starczy mi, bo jak jest. Jebitny przeskok. Nie oszukujmy się, to jest jebitny przeskok z dwójki zagunówki grudziąc gej na przeskok czwórki. Tak powiedziałem, że tutaj nie pasało mi się kupować do 60 i pół. Dlatego widzicie po co. Ja w planach miałem, wiedziałem co będę chciał i jak to będę chciał rozkminić. Więc dlatego taki ciągnik, taki pług, żeby trochę wiecie tego kłopotu mieć i tej roboty, żeby szybciej szło w tych polach. No bo tutaj też myślę, że jakiś agregat upałosiewny, może jakiś 4-metrowy upałówka tutaj wleci tego case'a, żeby wiecie, no ta leżoka, a czyli wątpię, że będzie wymieniana. Jednak też chcę coś mieć pod sprzęty mniejsze. Zresztą ta leżowka była kupana w tamtym sezonie, więc to też bez sensu co chwilę sprzęt zmieniać. Ale tak jak mówię, pług, ten dwójka może zostanie jeszcze tam jakieś mniejsze działki, będę sobie przeładował. Mamy na ten moment, bo też zobaczyć, jak to będzie to elegancko wyglądało. Na ten moment nawet to wygląda. No i ubywa pola. To bez dwóch zdań. Wiadomo, nie ma zbytnio siły się rozpędzić. Ten case może 8 na godzinę, ale mi się zdaje, że jest dobrze. Taka prędkość powinna mu starczyć. Przy tym pługu to tak z takim tym, to i tak ma co robić. Wiecie, a zresztą z drugiej strony trzeba mieć jakiś tam później przeskok,
jak kupimy nowszy puk, czy coś większego, to już byśmy pewnie nie złośmy no i na powiedzmy 9, 10 w tym stylu byśmy mogli sobie ułożyć. A tak to mamy po prostu teraz, tak powiem, te 8 na godzinę, 8-9 w zależności i to wszystko. A Bartek. Dobrze, też przyjechać na tej pocinę, bo już piecie nie jest. A tak już też było nawożone przecież były, żeby porobione. Teraz trzeba będzie pościnać, więc prawdopodobnie w następnym odcinku będziemy to wziąć tawy. My może pokanę z prezesem. Może pożyczy mi kosiaki do tego zestawu. No bo jednak też już będzie dla niego wygoda, bo będę jechać do niego jechać pomóc mi coś jakąś pracy polowej, czy duże rodować, czy cośkolwiek. Ja zawsze prezes będzie trochę zadowolony, bo będzie swój czynnik, będę odbaczony, może powiedzieć, w pierwszym stylu. I będzie elegancko. Ja się oczywiście będzie chciał, wiadomo, jestem teraz uborowym, ale czy nie mogę użyczyć pociągnik, czy sam pomóc tam lądować. Dobra, i patrzcie, to jest teraz robota aż miło. Patrzę po dwójkę, puk, zagonówkę, a teraz na czwórkę zostawiam 3 razy 38, bo tak mniej więcej jest puk ustawiony. To i tak jest dużo, dużo lepiej niż na grudziącej zostawie. Na grudziącej puku, tak. Dobra, i idzie da. O kurwa. A to będzie ciekawe, powiem szczerze, na tym polu będzie ciekawie, jak to będzie sobie otwarł. Mówi, tam zwał, tam zwał. Ale jest chyba fajna robota. Naprawdę. Aż się miło, to będzie chciało robić tych polach tym ciągnikiem. Wiadomo, przybędzie go trochę, będę widział, czy tam jakieś wycieki są. Tak teraz, na pewno nie chcę też wymieniać filtrów olejów na ten moment. Jeśli pooram i pewnie po tym miesiącu, gdzieś pewnie po żytach, 10 żytów żyt zboża na kiszonkę, powiedzmy żyta na kiszonkę i po oraniu, no także wtedy będziemy sobie tutaj ładnie wtedy wymieniać filtry, oleje i to wszystko. Kurna mnie, co mi się tu włączyło, to jakiś neutral mi się włączył. Ale patrzcie, teraz to... Aż się kuźma chce. I co pierwszy też wspomagali. Coś kuźma pięknego w tym momencie. A to może fajnie. No patrzcie, no to chcesz takiego ciągnika. Gabaretowo, zajebisty, tu trzysekcyjny. Luks. Moim zdaniem petardinio. To wyszło, będę mówić, podkowałem się dość dobrze pieniędzy, ale pieniądze to są, wiecie, do zarobienia, ewentualnie można sobie dawać kredytu. Ja pojechałem zabrać kredytu i następnie nam będę nakupywać, to nie ma problemu, bo teraz jeśli będę nakupywać kombajn, to ani będę miał pieniędzy, bo myślę gdzieś tak czerwcu najpóźniej kupywać ten kombajn. Szczerze nawet, no czerwcu pewnie, tak gdzieś po czerwca, moje połowie maksymalnie. Wiadomo, że tak może by nie lepiej nie pasowało odpływać kombajn prędzej, pasowałoby, ale ja raczej będę kupywał gdzieś w połowie czerwca, początek czerwca, połowa czerwca, jest później przygotować kombajn, przejrzeć go i nie dają pieniędzy do banku, bierzemy kredyt na rok czasu i będzie pasowany praktycznie
Podejrzewam, że po żniwach, po sprzedaży pszenżyta i żyta. Tak mi się zdaje, że wtedy to będzie najlepiej. Nie, by tak wyjdzie. Więc wiecie. Teraz też gruba przeinwestycja była na właśnie na paczekowaną. Spora, bo 46 tysięcy bodajże na... Tak, 45,5 tysiąca przecież wyszły my, byki. Wiata i bydło opasowe, tak? Czyli byki kosztowały mnie. To też, patrzcie, ile ja w tym momencie zainwestowałem, to jest stówek? Stówek zainwestowałem. Więc, wiecie, no teraz to patrząc przez ile tam, ile czasu. I sobie z tym zainwestowałem, to nie jest mało, tak? W ciągu dni między całego roku. Więc nie jest tak źle. Szczerze mówiąc. Więc mówię, teraz zobaczcie, jakby na 40 tysięcy kredytów to będę w stanie to spłacić sobie w pasywności. Mimo, że i tak mam kredyt na dość sporą kwotę, a to jest, a to były początki, teraz no, jest to troszeczkę lepszy i wydajniejszy. Nie wiem, czy pan wyjdzie do pierwszego w tym odcinku, ale że chciałem już pochwalić, to już nie sprzedam to i to, póki właśnie dzionnik. Mam sprawę komfortu. I tak to można teraz będzie. No idź. Pyk. O kurwa. Dobra. A może ciemny gitar. Dobra. I przedłużam. W dzisiejszym odcinku były to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, wstawcie prawie komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.